To jest uchwała, którą podejmujemy pierwszy raz w historii naszej dzielnicy, przekazująca środki dla organizacji pozarządowych w formie, nazwijmy to małego grantu, bo nie robi się przez postępowanie grantowego. Środki są skierowane do osób niepełnosprawnych lub emerytów i rencistów z przeznaczeniem na spotkania integracyjne. Do tej pory również dofinansowywaliśmy tego typu zadania, ale na zasadzie umowy z panem dyrektorem Wiatrem, który dysponował tymi środkami. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Ona bezpośrednio wynika z uchwały priorytetowej, którą głosowaliśmy. Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 3, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 16 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.